Witajcie, kochani, na wieczornym nabożeństwie u Evrona. Dzisiaj będzie bardzo miło, przyjemnie. Mam nadzieję, że wszyscy zaznamy spokoju wewnętrznego. No to co? Zacznijmy. Ojku, Evron, ty byś tylko bił kobietę na wizji, tak? A, tak, tak, Jezu, walę codziennie. Normalnie mam jedna kobieta na stream, bo potem już nie wytrzymuję kolejnego. Tak jest właśnie. A ściana chętnych, naprawdę, Jezu, ściana. A muszę się odganiać. PL górą. Dobra, dobra. Pajle diamentów, ja pierdzielę, we don't care, guys. We care, we care, we care. O mój Boże, patrz co robię. Oni nie są gotowi na to, co zrobię. Siekierę robię z tych diamentów. Tu w ogóle diamentów nie trzeba przepalać w piecu, pog. HALO! Aha, to zajebiście, po co mi te diamenty? Przychodzi Blaze, robi i cię zabija. Przychodzi Blaze, robi i cię zabija. No nie wiem, jest gruby Nagrotto, który robi i w ogóle patrzy się na ciebie 20 minut, a skaje. I trzy osoby zabiła w tym czasie. No i normalnie chillera, dwóch typów sobie chilluje. I teraz tak! Ja identyfikuję się jako jeleń. Jak dostanę bana, to jest dyskryminacja mojej rasy. No i co? Jestem jeleniem. Jestem homoseksualnym jeleniem. I co? O kurde! Czarnoskórym homoseksualnym jeleniem jestem. I teraz zbanujcie mnie. Zbanujcie mnie. Jeżeli dostanę bana, to jest dyskryminacja. Czekaj. Od dzisiaj mówcie do mnie jeleń. Okay, nie czytałem. Na serwerze tylko ludzie mile widziani, widzisz? Nie czyta, to kwadratowa masakra jest rasistowska! Dlaczego ludzie? Jak jestem jeleniem! No. Czy możesz powiedzieć stwierdzać fakty? Właśnie Torek, zaoraliśmy to pierwszy raz w swoim życiu! Ale ja nie mówię, że to źle, tylko wy się jaracie jednym rubinem. No, to jeden rubin! Ty jesteś jakimś przychrastem! Cztery rubiny sprzedaliśmy! Tysiącoma dolarami, jakby to była kupa forsy. Tu nic nie można kupić! Ty jesteś takim śmieciem! Ty nie rozumiesz, o co nam chodzi. Chodzi nam przychlaście. 1000 dolarów to nie jest kupa forsy. Ten przychlast nie ogarnia, że to my się nie jaramy kwotą, tylko że to ukradliśmy ludziom. Patyk. Przepraszam, czy się nie spadła żadna? Chyba nie. Spadła żadna. Nie, bo tu jeszcze jedna jest. Nie zdało. A masz małą? A nie, masz dużo znaczy? Nie, mam dużego. Cię mnie zastrzelić. Pierdziele. Jeszcze mam pułapkę na pułapce swojej pary. Boże święty! Oś! Idę do siebie. Spokojnie. Nie ma, w sensie hodowli, no nie? Mhm. Oprócz magistra, który powiedział 10k, no to wiadomo. Mówię, dobra, idę na pustynię. No. I myślę, ej, no w sumie bez kitu, po prostu wezmę dwa króliki, one się szybko rozmnażają, więc po prostu wiesz, wezmę je do bazy. Ale króliki są na tyle debilne, że po prostu stoją w mnie. Czaisz, co się stało? Było tak, coś takiego i coś takiego, no nie? I ja idę tym piętrem, no nie? I idę z królikiem na linię tu i królik w tym miejscu postanowił wykonać swój ruch skoku i się zabił, spadając z dwóch kratek, rozumiesz? Myślę, ja walę! Idę jeszcze raz po te króliki i teraz szedłem tak. Witam uśmiech. Tyłem i patrzę na nie, nie? I okazuje się, że przy domu Nitasiego są po prostu losowe dziury do Voida, tak po prostu, randomowe, przez creepery oczywiście i spadłem sobie z całym setem i wszystkim. Więc ja walę po prostu i no i widzisz, straciłem wszystko. O, tą historię tylko trzeci raz. Patrz! Czy ja mogę zjeść, skonsumować to jabłko? No nie, no to jest jakaś... Ja pierdzielę, to jest gra dla dwóch latków. Ja nie wiem, jak można tryhardować w Minecrafta. Klikam prawy, nie je mi się jabłko. Wiesz co? Losowo mi się postanowiło nie zjeść jabłko. A potem sprint się nie nacisnąć. No przecież ja pierdzielę, że ci ludzie nie mają jakiejś palpitacji serca, którzy grają w tą grę i tryhardują, to jest jakiś szacun dla mnie. Ja myślę, dobra, spokojnie. Ona chciała, bo a tu jeszcze to... Czy w szóstej klasie był etap, że fu dziewczyny? Chyba tak. I to był gwałt. Zostałem zgwałcony. Ustnie. Dobrze, to brzmiało bardzo źle. Fatalnie to brzmiało. Ja nic na ten temat nie wiem. Gdzie on je ma? Chcę tylko zobaczyć, Boże święty, dobra. O, dobra, jednak nie.
W ogóle mówiłem wam, że brat mojego znajomego ma rozrusznik serca i kiedyś jak byliśmy młodzi, to biegaliśmy za nim z magnesem, żeby sprawdzić, co się stanie, on uciekał. W ogóle mój znajomy to jest ciekawa historia, bo na przykład raz widziałem, jak gonił z nożem brata. Fun fact. Legit gonił go. Tamten wziął taką poduszkę i mu tak głowę, tak, żeby nic nie widział. To była ciekawa sytuacja. Nie wiem, czy miał ADHD, wydaje mi się, że nie. A daj tą mapkę. Proszę. No! No mega, Evron. No po co jakąś wodę tu wylewasz? No ona już to jest od minuty! Mogę, Zacha, mogę. Przepraszam, proszę bardzo. Oddajesz tego psa? Jak? No widzisz, widzisz? I ty uważasz! Czy ty szma to właśnie do mnie mówisz takie słowa? Żatu pytasz, gdzie jest mending? Co to kurde jakiś... Dobra, nie. Dobra, luzik, nie ma problemu. Bała się ciebie, rozumiesz? Szukałeś ją. Bała się ciebie! Kamilek się nie spodziewał, że taki grubas na nią siądzie. Ona napisła jako pierwsza, że to... Nie mogę tego słuchać. Czy wy to widzicie, co się tu dzieje? Ty tak samo! Ej, ciekawe, czy na przykład ktoś z mojej klasy, na przykład z podstawki już nie żyje. Ej, bez skitu, jak tu zobaczyć dziecko, czat? Legit. W sensie, nie chcę obrażać niemowląt albo nie noworodków, właśnie w sumie nie noworodków, starorodków? Nie dorodków może. Płodów. Gdzie tu coś widzę? Ja tu nic nie widzę, czat. Jakąś nogę widzę. A tu gdzie jest ciało, jak jest noga na całą fasolkę? Jak skoro to jest noga, to gdzie jest reszta? Nie ma jeszcze? Nie dospawnowała się? Po frajerzy, wygrywam TNT rana. Ja muszę wychillować. Muszę wychillować, wiesz o co chodzi, chilling bomba, jak to mówią. Ty w szmato! No patrz, gościu mnie podchodzi, specjalnie to robi. Ja mu nie szkodziłem, przepraszam. No gościu mi normalnie wjechał na twarz sprintem, ja tu... Bo wiecie, po co mam sprintować i szybciej niszczyć bloki, jak mogę wolno niszczyć... Luz. Nie, czy ja... Co tam? I gościu mnie zabija, nie, ta gra jest dla debili. Mam diamentowy miecz, chłop ma 16 HP i mnie one-shotuje. 4568 David Jesias i to jest tyle. Ej, Foxa? Bardzo ładnie. Nice. Bardzo moja mama sobie uczy rosyjskiego, wiesz? Ty! Moja też ma, jest rosycyską. Pog, jesteśmy braćmi, nice! Ciekawe, czy z tego samego starego. Listonosz, czy co? A, gościu, ten, hydraulik. Hydraulik, okay. Hydraulik Michał. Michałek. Oj, tak, tak. I join previous session, byczku, jakiś pies mi szczeka za oknem. Ty uspokoisz się, kurde. Dobra, szczek, idę na niego naszczekać. Więc nie naszczekał na niego. Co tutaj? To tam słyszę. Oni kampią przy tym. Jakbyś miał jakąś rakietnicę, to im możemy wrzucić. Albo nejdy. Evron, co to za sklawo na SZ? Poza tym kaszczar dla Evron. Ty jesteś idiotą jakimś, czy co? Nie. A ty? Co za debil! Jechało, nie wiem. Będzie starsza pani szła i on powiedział, tato, co to? A ja powiem, synku, to jest koparka. I on będzie, tato, czy widziałeś, jak koparka jechała w drzewie? A i będzie, i do przedszkola potem pójdzie i będzie mówił, a mnie dzisiaj koparka przywiozła, a wszyscy, jaki sztos! A nie będą wiedzieć, że to po prostu jego babcia go przywiozła. Fajny pomysł? No bo to wtedy beka będzie, nie? Jakby w szkole, na przykład, co można, czekaj, nazwać... Że... Albo w ogóle, czat, mam lepszy pomysł. Wymyślać mu słowa, typu on zobaczy samolot i zobaczy, tato, co to jest? A mówię ebe. Dzięki, Wiktor. O, spadaj! Pal wroty. Widziałem taki mem. Wszyscy, dzisiaj dzień kobiet, Evron. I tam z czatu screen, twoja stara to kopara. Ej, w ogóle wiecie, że jestem rekordzistą w mówieniu jednej tej bardzo długo? Na przykład jebo. Kościoła nie przywitaj, tak? Dzień dobry, okej? I co, Foxa, widzowie? Nie da się dłużej, nie da się... Więc mogę wam albo podpowiedzieć, albo udawać, że nic nie wiem. Byku, zamknij ryj.
Szukaj tam tych, węży. Dobra, nie ma problemu, fajnie, też zamknij mordę. Okej, dobra, pysk mordę. Dobra. Wszystko dobrze, tam kisielku, bo... Kochanie, żadnego wieczoru nie mamy dla siebie, bo streamuję klocki. I ogólnie drę mordę do 3 w nocy, jeśli ci to nie przeszkadza. A potem śpię do 19, więc w sumie w dzień też nic nie porobimy. Ja jestem bardzo taki se obecnie. Dlatego jeżeli związek, to tylko radziecki. Chlebie, chlebie, jadłbym cię cały dzień. Chlebie, chlebie, zrobię z tobą kanapkę. Chlebie, chlebie, cieszę się, że jesteś, gdy kładę na ciebie se.